Cześć ludziska, z tej strony Maksim. Witam Was w 15-minutówce poświęconej formule pierwszej, mianowicie Formula 1 Championship Edition. Jest to bardzo stary tytuł, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3, a dlatego między innymi, że jest to gra o numerku 00005, więc jedna z pierwszych gier, które powstały na naszą konsolę. Także o trofeach możecie tutaj zapomnieć. Dobra, ja zostawię tutaj tak jak jest. Tworzyłem sobie jakiś profil. Wybierzmy kraj, zobaczymy czy jest Polska. Ja tutaj na wstępie Wam jeszcze powiem, że ja nie jestem fanem, jeżeli chodzi tutaj o wyścigi Formuły 1. Jak widzę, Polski nie ma, no to zagrajmy, niech będzie Brazylia. Możemy sobie tutaj, widzę, zmieniać wygląd naszego ziomka, naszego kierowcy. No, zostawię tutaj standardowo, niech będzie tak jak jest, nie będę tutaj się zagłębiał. Zapiszmy sobie nasz profil. No i tutaj woli jeszcze wyjaśnienia. Na jednej konsoli możemy grać tylko i wyłącznie samemu, więc nie ma tutaj split screena. Gra hula w rozdzielczości 720p, czyli tak naprawdę rozdzielczości HD Ready, Full HD tutaj nie uświadczycie. Jeżeli chodzi o ekstrasy, mamy tutaj Learning and Tips, czyli poszczególne możliwości uczenia się grania w tą grę. Mamy tutaj F1 TV, gdzie możemy przeglądać replaye i tego typu tam pierdołki. Mamy kredyty. Oczywiście do zarządzania profilami tutaj jedną opcję. Mamy typowe opcje, które oprócz opcji audio i wideo, tudzież opcji kontroli, mamy też przeróżne tutaj możliwości wyłączania, włączania asystentów i tego typu akcji. Dobra, wejdźmy do tyłu. I tu ważna rzecz, jeżeli chodzi o multiplayer, ja akurat sobie sprawdziłem, jak to tutaj wygląda, bo bardzo mnie ciekawiło, czy tak stary tytuł będziecie mogli pograć po multiplayerze. Niestety multiplayer nie działa, z serwerami się nie połączycie, jedynie możliwość polanie, może macie możliwość gry. Także niestety, jeżeli ktoś nastawia się na ten tytuł, to musicie wiedzieć, że po multiplayerze możecie zapomnieć. No i jeżeli przechodzimy do single playera, mamy tutaj Quick Race, Time Trial, tak jak widzicie, Grand Prix Weekend i World Championship, oczywiście karierę. Ja sobie zagram tutaj Quick Race, bo tak naprawdę ja nie widzę tutaj w 15-minutówce zbyt dużych możliwości, żeby całą grę Wam tutaj pokazywać. Po prostu pokażę Wam jakiś poszczególny przejazd z omówieniem takim delikatnym technicznych aspektów tutaj. Widzę, że kierowców możemy sobie tutaj powybierać. Zagrajmy tutaj Japończykiem. Albo widzę, tutaj to się zmienia, jeżeli wybieramy teamy. Dobra, niech będzie Schumacher. Mamy też możliwość wybrania poziomu trudności. Jak widzicie, też kilka opcji, bo tak naprawdę możemy sobie ogólną trudność, możemy sobie, jeżeli chodzi o AI, wybrać trudność naszych przeciwników, czy crash damage, czy różne inne rzeczy, czyli zużycie paliwa i opon. Mamy tutaj też pogodę, mamy tutaj kary, ja w tej chwili mam to wszystko powyłączane z racji tego, że tak jak mówię, ja raz wcześniej włączałem tylko tą grę, żeby zobaczyć, czy ona hula. Ja nie jestem, tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem fanem Formuły Pierwszej. Po prostu włączę, nagram filmik i gra gdzieś pójdzie do wymianki na jakiś inny tytuł. Między innymi jest to gra, którą po prostu sobie załatwiłem, żeby ją Wam pokazać. Tym bardziej, że wiem, że dość dużo ludzi być może będzie zainteresowanych tym tytułem z racji ceny, bo tą grę można naprawdę bardzo tanio już dostać. Także przejdźmy do samego gameplayu, niech nam się to tutaj tylko wczyta. Ok. Na pewno mój skill tutaj będzie nikły. Ja już widzę, że jeżeli chodzi o sterowanie defaultowe, gaz mam na X, więc nie jest to tak jak teraz we wszystkich wyścigach, gdzie tak naprawdę gazu dodajemy R2. Także zasuwamy, komentator tutaj coś nawija. Ja na pewno będę na początku strasznie marał, no niestety, tak to jest, jak się nie gra. Ja patrzę jeszcze na innych klawiszach, co my tutaj mamy. Zmianę widoku. Pozostawiam po kilka sekund na danym widoku. Dobra, żebyście zobaczyli, jakie widoki mniej więcej tutaj mamy.
Jeżeli chodzi o grafikę, no jak widzicie, nie jest źle. Jak na jeden z pierwszych tytułów na konsolę PlayStation 3, to prezentuje się fajnie. Bardzo fajnie. Gdzieś tam komentatorzy coś nawijają. Jeżeli chodzi tutaj o otoczenie tych tras, no to ja nie widzę tutaj żadnych rewelacji, no ale wiadomo, jest to Formuła 1, więc cudów nie ma. Być może lepiej gdzieś tam będzie dalej, tak? Jakieś inne trasy, ale nie będę się wypowiadał, bo nie grałem tak naprawdę, więc nie chcę wam głupot gadać i udawać jakiegoś tam znawcy, którym nie jestem, jeżeli chodzi o ten tytuł. Najlepiej z tego, co widzę, tutaj gra mi się na tym widoku, jest taki najbardziej sugestywny. Muszę się przyzwyczaić do tego dodawania gazu na X-ie i hamowania na kwadracie. Kiedyś to było normalne, w tej chwili bardzo się przyzwyczaiłem już do operowania gazem na R2. Ja tutaj jeszcze patrzę po innych klawiszach, na R1 mamy możliwość zajrzenia za plecy, czyli do tyłu za samochód. Nie możemy sobie prawą gałką obracać widoku dookoła samochodu, kiedy tylko chcemy. Myślę, że jeżeli chodzi o stosunek ceny do zawartości, no na pewno nie jest to tytuł zły, tak? Oczywiście wy sobie wybierzecie, czy chcecie w ten tytuł grać, tak? I czy was to interesuje, bo wiadomo, są gusta guściki, ale myślę, że za taką kwotę, jaką tą grę można nabyć, czyli w okolicy tam 25-30 zł, to jest to całkiem fajna cena. Tym bardziej, że tak jak w opcjach widziałem, mamy tutaj, ale zmarałem, mamy tutaj takie podejście stricte symulacyjne w niektórych rzeczach, bo po wyłączeniu tych asystentów podejrzewam, że gra się bardzo trudno. I tym bardziej takie popierdółki jak zużycie opon czy zużycie paliwa na pewno nadają realizmu tego typu grach. Ja nie będę, tak jak mówię, wypowiadał się w roli eksperta, ale wiem, że bardzo ważną rzeczą jest właśnie zjeżdżanie do boksów, jeżeli chodzi o Formułę pierwszą, więc tutaj możecie się poczuć bardziej profesjonalnie niż w jakichś tam, nie wiem, arcade'owych wyścigach. Ja jadę sobie dalej. Model jazdy tak naprawdę jest bardzo fajny. Wiadomo, że będzie wymagać wymasterowania. Ja tutaj, jak widzicie, maram totalnie, bo raz, że gadam, a dwa, kompletnie nie mam wprawy. Tak naprawdę gram drugi raz ten tytuł w życiu. Ok, i zasuwamy. Na zaszczytnym ostatnim miejscu jestem, z tego co się tutaj orientuję. Czy coś za mną jeszcze jedzie? Nie, ja jestem ostatni. Na razie nic nie przecina. Wiadomo, grafika też nie jest jakaś mega hiper, ale nie jest zła, bo tutaj widać te ząbki, nie czarujmy się. Widać anonimowego alkoholika, czyli anti-aliasing. Ale nie to jest ważne, ważne jest gameplay. Jeżeli gra potrafi dobrze bawić i wciągać, to tak naprawdę grafika nie jest na najwyższym punkcie ocenianiu takiej danej gry. Choć wiem, że dużo z was myśli odwrotnie. No niestety, ja się wychowałem w czasach 8-bitowych, gdzie tak naprawdę zlepek pikseli robił nam za jakąś postać czy za samochód i człowiek się cieszył z tego, że mógł sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało. Także niedoróbki graficzne tak naprawdę przetwarzała najlepsza karta graficzna na rynku w tamtych czasach, czyli mózg. Znaczy, można to odnieść tak naprawdę do teraźniejszych czasów, bo wielokrotnie w tej chwili zdarzają się gry ze słabą grafiką, a tak naprawdę z rewelacyjnym gameplayem. Także ja tutaj jeżdżę jak znam życie, akurat tutaj się gdzieś tam zbytnio nie przebije na jakieś wysokie miejsce w podium, ale widzę, że idzie mi troszkę lepiej. Jeszcze tutaj zerknę na czas, jeszcze 5 minut zostało, ok. Także może po przejeździe tutaj włączymy tryb kariery i zobaczymy, czy jest to okraszone jakimiś tam, nie wiem, cutscenkami na początku, jakimiś dodatkami, czy tylko i wyłącznie to będzie wyglądało na tej zasadzie, że mamy tabelkę, gdzie jest nasz kierowca i pniemy się w górę w jakimś tam ogólnym rankingu. Jak widzicie, dość ciekawie, można się wczuć. Ja widzę reklamę AMD.
W tego typu tytułach też ważną rzeczą jest poznać tor na pamięć, bo w przypadku tak szybkich wyścigów, ale mnie zepchnął gościu, tak szybkich wyścigów, jaką jest właśnie Formuła 1, no to poznanie toru to jest jedna z podstawowych rzeczy. Teraz to może wygląda trochę arcade'owo, bo tak jak mówię, mam wszystko powłączone i gram tak naprawdę na easy, bo gdzieś się tam nie zagłębiałem i tak jak mówię, ta gra będzie szła gdzieś do wymiany na jakiś inny tytuł. Ale jak widzicie, tych kontrolek w lewym dolnym rogu jest dość trochę, czy miało być bez używania się opon, a widzę, że nawet się nie zużywają, tylko po prostu chyba przeciążenia są na dane opony pokazane. Ja widzę, pnę się powoli, jestem na 9 miejscu. Nie wiem, czy wyrobię z czasem, żeby włączyć wam ten Grand Prix. No chyba, że skipnę to już teraz. Ja widzę, że jestem na 6 miejscu. Nie ma źle, ale teraz przejdźmy sobie, olejmy to i przejdźmy do głównego menu. Zobaczymy, jak wygląda początek kariery. Czy tak jak mówię, jest to okraszone jakimiś tam demkami, jakimiś tam wprowadzeniem do tej kariery. Także zobaczymy za moment. Ok. Wejdźmy do trybu kariery, a zostawię tutaj akurat na easy. Tutaj nic nie zmieniam. Zostawię to wszystko tutaj na defaulcie. I start new career, ok. Krótki loading. I co my tu mamy? Mamy jakiś email box. Mamy typowo chyba rzeczy. Jakaś rekrutacja, bla 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 bla, status trial. Co tutaj jeszcze jest? Newsy, informacje, opcje i oczywiście save. Ja tutaj sobie jeszcze, ok, opcje to mieliśmy to co wcześniej. Jeżeli chodzi o informacje, mamy tutaj jakiś driver's table, czyli stolik kierowców, jakby to można było dosłownie przetłumaczyć na język polski. Mamy tutaj constructor tables, czyli tak jakby stajnie. I statystyki nasze. Dobra, przejdźmy do maila, bo widzę, że jedną wiadomość tutaj mam od jakiegoś agenta. Bla, bla, bla. Dobra, wyjdźmy z tego i zobaczmy tutaj te triale. Widzę, że będziemy musieli to po kolei wszystko obczajać. Dobra, posuńmy czas do przodu, kilka dni poszło i teraz mamy możliwość wykonania tego triala. Krótki loading i będziemy mieli możliwość tutaj debiutu. Czyli akurat tutaj mamy za zadanie pobić czas poszczególnego okrążenia. Jak widzę, tutaj już inaczej graficznie, jeżeli chodzi właśnie o porę dnia, bardzo fajne to wrażenie robi. Ja patrzę jeszcze tutaj kątem oka na czas, także widzę, mam niecałą minutę do końca gameplaya. Ja może powoli będę się z wami już żegnał. Widzicie, jak to wygląda i sami się zastanówcie, czy ten tytuł jest warty waszej uwagi, czy nie. Oczywiście każdy sobie musi na to pytanie samemu odpowiedzieć. A ja już powoli z wami się żegnam i postaram się tutaj jakoś w miarę to okrążenie przejechać. Także trzymajcie się, na razie, hej, do następnych filmików. Na razie.